Cześć Paulo, z tej strony. Jesteście gotowi na kolejny materiał z Halloween Fishing Planet? Ja jestem gotowy. Przedmiot 3 Pstrąg Golem. Nocą nad jeziorem Falcon szczególnie odczuwalny jest inny wiatr. Złapczy różne potworne pstrągi, polując na nie podczas odpowiedniej pogody i stwórz z nich pstrągowego golema. Noc to najlepszy czas na wędkowanie. Nagroda 1 moneta, $666, świńskie oczy. Pokażę wam, jaki mam ekwipunek. Moja postać. Latarkę już wziąłem i mamy tak. Larwa świetlika jest. Dokładnie. Kolejna. Przynęta. Widmowy motyl. Wędka jest na 3 kg. Okej. I jeszcze jedna. Muszle małż. Wszystko mamy, więc możemy jechać na skalę jezioro, tak? Czy jezioro Falcon? Jezioro Falcon? Jezioro Falcon jest tutaj. 4900 koszt podróży. Licencję kupiłem zaawansowaną, nieograniczoną. Widzimy się na łowisku. Przywitajmy się. Okej. I standardowo zanim zaczniemy, rozejrzyjmy się za naszymi nagrodami. Co tutaj jest? Pierwszy raz jestem na tym łowisku na Halloween. O, piękny! Widzimy, jak ładnie wygląda. Gdzie tu jest coś do zebrania? Dobra, szukamy nagrobków, dyń i w ogóle wszystkiego, co mamy dostępne. Tutaj nie ma. O! Było słychać nagrobek. Tylko pytanie gdzie? Tutaj. Suszone żabie łódka. Przydadzą mi się do jednej misji. Jeszcze sprawdzę, czy zalicza mi to. Na przynętę. Która z tych piekielna? Okej, mam suszone żabie łódka i znajdź kulkę sierści czarnego kota. Wtedy będę miał taką zanętę. Okej, skupmy się na razie na pstrągach. Pierwszy nagrobek zrobiony. Coś jeszcze jest? Na pewno musi być, bo też jest ogromne łowisko. Gdzie się coś pochowało? Lubię tak zwiedzać i zbierać nagrody, prawda? Gdzie są jakieś dynie i kolejne nagrobki. Żeby nie tracić czasu, szybko to zróbmy. Ogarnijmy to. Okej, już widzę, jedne dynie są przed nami. Teraz, aha, tutaj muszę przejść. Tu coś jest? Tutaj chyba nie możemy nawet pójść. Tak jest, nie ma przejścia. Tutaj pamiętam, był na Boże Narodzenie, były kupy śniegu, sterty i się zbierało śnieg. O, jest. Już zabieramy kolejną. Suszona szarańcza w plecaku. To już drugie. Ciekawe, ile będzie. Powinno być 4 na tak dużym łowisku, tak mi się wydaje. Cztery jakieś rzeczy. Dwa nagrobki, dwa razy dynia, coś takiego powinno być. Tak mi się wydaje. To jest duży akwen, więc. Chcę wam to pokazać, jak widzę. Tutaj kolega też chodzi i szuka. No i dobrze robi, bo o to chodzi w tym sporcie. Przejdźmy tutaj na drugą stronę. Nie widzę niczego, nie słyszę niczego.
Teraz słyszałem nagrobek. Słyszałem nagrobek. Gdzieś powinien być chyba w tym kierunku zaraz. O jest! Daję o sobie znak. Zgniłe żywce. Bardzo się cieszę, przydadzą się na jakieś inne rybki. Małże wygrałem, świetlika wygrałem, ale motyla musiałem kupić. I co, tyle proszę państwa? No chyba tak. Obeślimy dookoła. Czyli były trzy takie, nie? Dobra, no to się rozłożymy tutaj, robimy sobie zaraz noc. Włączymy latarkę. Mam nadzieję, że wszystko zebrałem. No tutaj było, tam było dwa nagrobki i jedna dynia. W sumie powinny wszędzie brać pstrągi, prawda? Więc się ustawimy najwyżej tutaj. Ja sobie przygotuję najpierw sprzęt, podpórkę. Zobaczymy. Dobra podpóreczka z sygnalizatorami, świetnie. A może w ten sposób? Ok, ustawmy teraz noc. Bo musimy mieć na uwadze jeszcze jedną rzecz, że... Dajmy takie może warunki. Która to będzie w nocy? Pierwsza, druga. Dajmy pierwszą. Albo drugą. Że jak postawimy coś na podpórce, to po prostu już nie możemy wejść do menu. Zmieniać czasu. Musimy mieć wszystko... Co to jest? Weź puste ręce. Okej. Okay. No zobaczymy, czy to z tego wyciągnę. Weźmy Nero. Muszle małż. Jaki grunt. Dobra, niech będzie. 142. Rzućmy tutaj. Jaka to będzie odległość? Dobra, postawmy pierwszą. Brutus świetlik. 111, dajmy tak samo 140. Rzućmy może tutaj. Jak daleko? 41 metrów. I jeszcze jedna, która to była wędka? Czyżby to był OmniFloat? Tak, ja nie wiem, czy ona da radę. Dobra, zaryzykuję. Najwyżej się troszeczkę pomęczymy. No nieudany rzut. Jeszcze raz zarzuć. Zobaczymy, czy to w ogóle z tej miejscówki można złowić. Haczyk 1-0, bezzadziorowy, czy tam 1. No i zobaczymy, czekamy. Dobra, jest pierwsze branie. Spokojnie, co to miało być? Co to miało być? Zabierz drugą szybko. Ale fart, ale fart. Daleko, daleko poleciała przynęta. Chyba będę musiał łowić pojedynczo, bo nie wyciągnę na... Tak szybko na... Nero tych ryb. Mamy pierwszą rybę. Co to jest za rybka? Strong duch. Nie zaliczyło, bo musi być cięższa niż 3 kg. Wszystkie muszą być cięższe niż 3 kg.
No i się zacznie zabawa. Dobra, będzie za chwilę zmiana planów i weźmiemy... O kurde, kolejna. Tu już na pewno nie wyciągnę tej ryby. Jeżeli to jest ta, o której ja myślę. Chociaż może być inna. Jako tako idzie. Cudowne odgłosy natury. A szkielet basa. Ryba uciekła z powodu zbyt dużego luzu. Kurde. Szkoda. Szkoda. Mamy znowu tą rybę. Który to jest pstrąg? Chyba falcon albo duch. Pstrąg, 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 tak? I mamy? Jest pierwszy. Nowy rekord. Fajnie się świeci. Podoba mi się. 390 punktów doświadczenia. Ładnie. I 692 monety. Co ja mówię? Dolary. No i patrzcie, pod sam koniec ryba uderzyła. Mamy? 3 kg. Pstrąg Phantom. Czemu mi nie zaliczyło? Zatrzymaj. A larwa świetlika, widzicie, czyli nie zaliczyło. Ale ją złowili. Tutaj co mamy za rybę? O, jest szkielet. Nowy rekord osobisty. Pstrąg szkielet. $408. Ładnie wygląda. Pstrąg szkielet na muszle małż. Widzicie? I uderzyła też kompletnie inna. Dobra, zmieńmy miejsce. Idźmy może... Tylko weźmy sobie może miejscówkę. A to weźmy. O to. Dokładnie. Tu się rozłóżmy. Jeszcze raz, dajmy po 150, 160 dobrze, niech będzie, grunt, metrów, tak, Brutus uzbrojony, bottom sniper teraz, niech będzie motylek, tak samo, ta sama odległość, rzucamy jedno koło drugiego, zobaczymy czy będzie szybciej. Jak głęboko tu jest? 2,7 metra. No i trzecia wędka jakoś... Dobra, weźmy Nero. Tego świecącego. Już, już, już. Kurde, czwarta rano. Chodzi w słońce, ale zrobiłem. O, jest większa ryba. Mamy większą rybę. No, inny kolor, fajnie. Teraz pytanie, czy będzie cięższa niż 3 kg.
Tak jest, nowy rekord. Oto wykorzystajmy to jeszcze, póki mamy możliwość. Dobra, coś mamy na Brutusie. A tu gdzie mamy? A na snajperze. I znowu nie ta ryba. Znowu nie ta ryba, którą chcemy. Przynajmniej na tą przynętę. Jest cięższa, prawie 4 kg. Co z tego, że to nie ta przynęta? To będzie wyzwanie. Tu też coś cięższego, ale jak bardzo? Motyl. Znowu nie to. Znowu nie to. Tutaj co to za ryba? Muszle małż. Tu powinien być szkielet. No chyba jest szkielet. A jednak nie. O, jak mi się udało. Miałem już ją ściągnąć. Larwa świetnika Phantom. Kurde, to nie ta ryba znowu. Znowu szkielet chyba, tak? Czy zwykła? Nowy rekord. Co z tego, że nowy rekord, jak ja nie mam... Coś się ruszyło. Tylko co to są za ryby? Czy to będzie szkielet? Pierwszy na małże. Co to jest za ryba? Mamy! Udało się, prawie 4-kilowy. Nie wróciłem nawet ile kosztował. Ile był wart, jakie punkty. No ledwo złowiłem te trzy ryby na odpowiednie przynęty. Ciężko jest złowić je. Mamy kolejną rybę. Musi to być na małże, musi to być pstrąg szkielet. Mamy to, ale jest znowu za lekki, widzicie? Mamy branie. Świetlik. Pstrąg Phantom. Zobaczymy, czy pomoże nam zanęta wiedźmy. Udało się. Czyli zanęta nam pomogła. Sprawdźmy jeszcze raz. Tak jest. Wiedźmińska zanęta działa. Kolejne branie. Co to za ryba? Na świetlika. Fantomowy pstrąg? Czy duch pstrąga? O kurde, leci na mnie! Pęk! No i pięknie! Skoczył na mnie. Dobra, mamy to. Mamy to. Jeszcze potrzebujemy 4 ryby. Co teraz? Jest problemus, bo nie mamy Amigos Przynętos. Więc mi zostaje iść i kupić. Małże mamy, zobaczmy. Wiedźmo zanęta jest zrobiona. I teraz moje przynęty. Nie mam nic. Pierwszy raz je kupuję.
No i motylek jeszcze trzeba kupić, tak? Motylek. Póki mamy dobrą pasę, szybciutko, co bierzemy? Weźmy może małża. Wróć do gry. Oczywiście wracamy do gry. Kurde, nie mam drugiego bottom snipera. Przydałby się drugi bottom sniper. Zaraz zobaczę, co tu jeszcze mam. Bottom sniper. Omni float jest za słaba. Omni float nie da rady. Może Greek Pro. Zobacz jeszcze Greek Pro i dołożymy tutaj, czy on ma koszyk? Tak, ale zmieńmy sobie na tak samo, na małże. Niech będzie i weźmy, dajmy za nętę. Wiedźmo za nęta, gdzie ona jest? Czyli musimy od nowa zamieszać, ok. Mamy to i teraz szybko bierzemy tutaj, wskakujemy. Ona się nam powinna tutaj gdzieś pojawić. Jak zbyt ciężka, o czym ty do mnie gadasz? Gram. Czy ja nie pożałuję tego, jak rzucę? Przekonajmy się. No dała radę. No i dobra, mamy dwie uzbrojone wędki na te same przynęty i na zanęty. Ryba odpłynęła. Dwie wędki, dobra, podbijaj. Raz. I bierz drugą szybciutko. Jest szansa, że wyciągniemy jakąś rybę. O dobra, już jedna uciekła. To na pewno nie ta, bo to jest szkielet. To nie ta ryba, co chciałem. Mam za mało zanęty, mówisz? Już ją tutaj sobie dołożę. Wróć do gry i rzućmy może dalej, gdzieś tam daleko. O kurde, 67 metrów, no troszeczkę przesadziłem. Teraz pytanie, czy ona to zjadła. No, dokładnie. To rzucę może w tym kierunku. Czyli 7 metrów. Już jest branie? Szybciutko. Polujemy na szkielet. To nie jest na pewno szkielet.
Przegapiłem branie, bo mi się gra zacięła. Kolejny raz zmiana miejsca. Okej, idę na kajak zobaczyć. Wypłyńmy na środek jeziora i zobaczymy. Grunt 222. Rzucamy tutaj gdzieś w to miejsce przed siebie i zobaczymy, czy uderzy. Haczyk 1, 0, bezzadziurowy, no i od razu jest branie. Musi być ta różowa ryba, pstrąg ducha. Na tą akurat przynętę, jak się uda mi to złowić, to będę naprawdę happy, bo bardzo ciężko jest wykonać to zadanie. Ale się ze mną bawi ta ryba. Mamy branie. Co to za rybka? Kurde, szkielet. Może za duży grunt. Sprawdzę jeszcze. Jakieś 160 i może w tym kierunku. Naprawdę nie mam pomysłu, co, gdzie, jak te ryby wyciągać. Bardzo ciężko. Kolejne branie momentalnie, to mi się podoba, ale żeby to była ta ryba. Dobra, to może w tym kierunku. No, jest coś, zobaczymy, czy to jest ta ryba. Jest, zaliczyło mi ją, już widzimy. 2 na 3. Nowy rekord, fajnie. Jeszcze raz, niech się uda. Gdzieś ona była tutaj. Spokojnie, jest kolejne branie. Oby to była ta ryba. Udało się. Pięknie, nowy rekord. Prawie 3,5 kg. Świetnie, to jeszcze mi zostały tylko 2 szkielety i na małże. A ja ile mam małż?
A ja nie mam nic. Chyba, że mam tutaj. Zdejmij to. To tak samo. I to będziemy potrzebowali do brutusika. Wróć do góry, dobra, tylko że tam szkielet brał na większej głębokości, więc zwiększmy głębokość na takie 2,5 metra i zobaczmy, rzućmy gdzieś tutaj. Nie chciałbym dokupywać nowych przynęt, niepotrzebnie tracić monety na to, mam nadzieję, że się uda, no zobaczymy. To będzie wtedy naprawdę czary, hokus pokus. Dawaj, 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 szkielet, proszę cię, uderz. Czekamy, czekamy cierpliwie, to jeszcze nie jest branie. Ryba się na razie bawi tą przynętą, próbuje ją chwycić. Co to będzie za ryba? No jest coś dużego. I teraz pytanie co? Czy to rozszyfrowałem? Szkielet basa pięknie. Czy 39? Zatrzymaj. Okej. Ostatni rzut. Ostatnia przynęta, ostatni rzut. Nawet nie zwróciłem uwagi, jakie były, jaka była odległość. Grunt 2,5 metra. Czekamy. Czyli co? Kajak, środek jeziora, 2,5 metra na muszle małż. Uderzy wtedy szkielet, tak? 1,60 m grunt, 160 na motyl, widmowy motyl, uderzy znowu pstrąg duch. Kurde, no dawaj, dawaj, żeby to tylko uderzyło i kończymy. Nie zapeszajmy. Hokus pokus czary mary. Hokus pokus czary mary. Dawaj, dawaj. Hokus pokus czary mary. Idziesz teraz po browary. Co to za ryba? Co to za ryba? Proszę Państwa, jeden do jednego. Jeżeli to będzie szkielet... No nie... Chyba, że się zmieni. To nie ta rybka, szkoda. Fantomowy pstrąg. Zatrzymaj. I mamy brak przynęt. Dawaj szkieletorku. Zostałem sam na łowisku, oby to była ta ryba. Żeby my ją złowili w końcu.
Jest, udało się. W końcu. Zatrzymaj. 574 dolary. 329 punktów doświadczenia. Mamy to. Strągowy golem. Przedumieszczono w plecaku. Czyli to wszystko, tak? Musimy wrócić na samotną gwiazdę. Ale się natrudziłem, żeby złowić te 9 ryb. Masakra. Więc co wam mogę powiedzieć? Jeżeli będziecie to łowić, spróbujcie. Na kajak. 2,5 metra małże. Rzucajcie gdzieś na środek, wypłyńcie kajakiem, rzucajcie tutaj 1,60 m duch pstrąga na resztę. Musicie sobie też próbować. Naprawdę ciężka była misja, okej. Okej, idziemy oddać. Doskonale. Następny przedmiotem jest amulet grabarza. Zdobądź misję. Mamy amulet grabarza. No i kolejną misję zrobimy sobie w następnym materiale. Okej. Rzeka Tyber, Włochy. Podobał się materiał, zostawcie subskrypcję na kanale i do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!